Cześć. To jest moja płyta solowa, która właśnie wyszła parę tygodni temu, a nagrałem ją tutaj u siebie w domu, gdzie siedzimy. Jest to płyta bardzo specjalna dla mnie, ponieważ nagrałem ją w tym takim najgorszym dla nas wszystkich chyba okresie, chociaż nie wiadomo, co będzie dalej, ale jak do tej pory, w kwietniu i w maju zeszłego roku, podczas kwarantanny, powstała w dość ciekawy sposób, bo to bardzo spontaniczny album. Nie planowałem nagrywania tej płyty. Po prostu któregoś dnia, kiedy obudziłem się znowu i pomyślałem, że jestem jak w tym dniu świstaka, stwierdziłem, że po prostu trzeba coś z sobą zrobić. No i wziąłem się za nagrywanie płyty. Tak wygląda okładka, której autorem jest Łukasz Lenda, a no, to jest tam ja. A okładka nawiązuje do tego gościa, co mam na koszulce, czyli do Hanka Williamsa, bo to jest płyta, mój taki hołd dla mistrzów gatunku country i bluesa. Mamy tutaj 8 piosenek cudzych, które zinterpretowałem po swojemu, między innymi Hanka Williamsa właśnie, Lee Hazelwooda, R.L. Burnside'a, takiego mistrza hill country bluesa. Są też dwie moje piosenki, Ventil Blues, piosenka, którą nagrałem dla takiej ekipy z Krakowa, która chce zrobić respirator, który będzie można drukować za pomocą drukarki 3D. Gdzie się nie popatrzę, wszędzie go zobaczę. W każdym kącie drzemie zdrowia zagrożenie. Lezie z kosą bida z powodu COVID-a. Brzędą los nam srogi, zagniewane bogi. Epidemia blues. Koronawirus. W każdym kącie drzemie zdrowia zagrożenie. I piosenka Dolly Coco, to też mojego autorstwa, do której teraz sobie dłubię teledysk. Płyta, jak wspomniałem, powstała tutaj w domu. Nie planowałem tego. Każdego dnia słuchałem sobie jakichś płyt kantrowych, których jestem wielkim fanem. Wybierałem sobie piosenkę w zależności od tego, jaki miałem nastrój i co miałem ochotę zaśpiewać, zagrać. Podłączałem mikrofony i tak powstała ta płyta bardzo szybko. W końcu wyszła po tam perypetiach związanych z wydaniem, ale jest. Zapraszam Was na mojego YouTube'a, gdzie możecie sobie tą płytę w całości odsłuchać, również na Bandcampa. Będzie płyta za niedługo na Spotify'u. No i też zapraszam na moją stronę internetową, gdzie możecie po prostu do mnie napisać na Messengera. Jeśli chcielibyście taką płytkę mieć w domu, to zapraszam, piszcie do mnie. My name is Bob, friends call me Blue. I drive a truck, that's what I do. Sometimes I like to do creepy things in the back on my truck. Stoimy przed budynkiem, który nazywa się potocznie blokiem zamkiem. To jest blok mieszkaniowy, czy zespół właściwie zabudowy mieszkaniowej, który został wybudowany obok kampusu AWF-u i jest z nim związany i osobą architekta Leszka Filara, który cały ten zespół realizuje od właściwie późnych lat 60. i też funkcją, dlatego że mają mieścić mieszkania dla pracowników AWF-u. Stąd niektóre ciekawe rozwiązania we wnętrzu, na przykład pracownie
artystyczne czy pracownie naukowe, które znajdują się na najwyższej kondygnacji i to jest takie nietypowe dla bloków mieszkalnych. No i tak jak pewnie Państwo widzicie, blok ma bardzo niecodzienną formę. Można go pewnie zaliczyć do postmodernizmu. Wygląda jak zamek dzięki swoim wieżom, wykuszom. No i tutaj architekt pisał o tym, że ta architektura zamkowa jest bezpośrednio inspirowana Wawelem, szopkami bożonarodzeniowymi z tradycji krakowskiej albo wieżami kościoła mariackiego, a jego celem było poszukiwanie architektury czy stylu narodowego, narodowej tożsamości w architekturze. Że ten budynek był realizowany od lat, w latach 80., w późnych latach 80., między 86 a 88, czyli jeszcze w okresie PRL-u i rzeczywiście stanowi taką fantazję bajkową na tle powszechnie uważanej za szarą architekturę blokową tamtego czasu. I jego autor, Leszek Filar, w wywiadach mówił, że jego celem było osiągnięcie takiej architektury mieszkaniowej nietypowej, nie odpowiadającej ówczesnym normatywom. On zresztą mówił również, że mieszkaniówka właściwie go nie interesuje, nie chciał budować budownictwa mieszkaniowego i jedyny powód, dla którego to zrobił, to było to, że inwestor chciał tu wybudować typowy blok. A ponieważ on jest autorem, tak jak już mówiliśmy na początku, całego tego założenia, łącznie z zabudowaniami AWF-u i akademikami AWF-u, które znajdują się obok i są w zupełnie innym stylu, w stylu modernistycznym, no to nie mógł się zgodzić na to, żeby tutaj wybudowano coś standardowego, w związku z czym podjął się tego zagadnienia i stworzył coś takiego, co rzeczywiście wygląda bardzo fantazyjnie i czasami złośliwie, ze względu na to, że miasto projekt w tamtym czasie realizował również dużo projektów na Bliskim Wschodzie, nazywany jest takim blokiem nawiązującym do architektury Bagdadu czy do baśni Tysiąca i Jednej Nocy.